Szanowni Państwo, a teraz chcielibyśmy już Państwa zaprosić na oficjalne otwarcie 19 Mistrzostw Świata FAI. Są wśród nas już władze miasta Torunia, są władze FAI i są przede wszystkim na płycie lotniska nasi goście, uczestnicy 19 Mistrzostw Świata. Szanowni Państwo, poprosimy teraz o bardzo ciepłe przywitanie brawami poszczególnych ekip, które będą maszerować przed Wami. Pokażmy im Toruniu. A są wśród nas ekipy z wielu krajów świata. I tak zapraszamy serdecznie drużynę Austrii, którą witamy bardzo serdecznie, ciepłymi oklaskami. I już maszeruje drużyna austriacka. Sąsiedzi drużyna z Czech. Drużynę Cypru i Czech już prosimy, żeby ruszała w naszą stronę. Witamy gości z Danii. Na razie tylko Austria przyszła do nas, a zapraszamy Cypr, Czechy i Danię. O właśnie, już ruszyli, teraz możemy im bić brawo. Prosimy drużynę z Czech i witamy ich serdecznie. Kolejna drużyna to drużyna Danii i również ciepłe brawa na powitanie w Toruniu. Wśród drużyny, która ruszy za chwilę, są aktualni mistrzowie świata, a jest to drużyna z Francji. Witamy serdecznie drużynę z Francji. I nasz zachodni sąsiad, drużyna z Niemiec. Witamy, witamy, witamy ciepłymi brawami. Witamy także uczestników z południa Europy, a jest to drużyna z Włoch, Italia. Kolejna drużyna naszych sąsiadów, tym razem z północnego wschodu, to drużyna z Litwy. Witamy drużynę litewską. I mamy nadzieję, że odrobinę słońca znad Oceanu Atlantyckiego przywiozła nam drużyna z Portugalii, którą serdecznie witamy. Witamy także drużynę z Rosji. Drugi z naszych południowych sąsiadów, drużyna ze Słowacji. Witamy, witamy brawami wszystkich oczywiście, wielkimi, ciepłymi. No i chyba największą ilość kilometrów musieli przebyć do Torunia nasi goście z RPA. Południowa Afryka, RPA. Moi drodzy, witamy także drużynę z Hiszpanii w czerwonych koszulkach tradycyjnych hiszpańskich. Są z nami także goście ze Szwajcarii, których także serdecznie witamy. Szanowni Państwo, można powiedzieć, gospodarze, drużyna Fight Team Poland. Witamy. A jest to drużyna FAI i drużyna Polska właśnie.
I witamy także sędziów, którzy będą przez najbliższe dni pracować, aby werdykty były jak najbardziej sprawiedliwe. O, drużyna z Hiszpanii pozdrawia wszystkich Państwa bardzo serdecznie. A teraz o zabranie głosu poproszę prezesa Aeroklubu Pomorskiego, pana Jerzego Wiśniewskiego.